A cześć wam, dzisiaj mamy zwiedzę wizualnie ze mną Majeczel. Hej mam! I hejci i w ogóle... Nie hejci, bo jeszcze nie hejci, bo jeszcze nic nam nie zrobili. Jeszcze nie hejci. Czekaj moment, co my tu mamy? Aha, my tu cofamy, bo mamy kawałek nieodkrytej mapy z questem, a potem będziemy przebiegali na drugą. Ale w dół! Nemeczek się coś obija, ostatnio go nie widziałem. W ogóle ostatnio go nie widziałem, demet. Mam takie opóźnienia, że ten... Kto wie, co z nim jest teraz? No, to znaczy muszę się z nim zgadać, bo Wildstara ostatniego nagrywałem i przedostatniego nagrywałem sam, bo nie miałem czasu go złapać, nie miałem czasu na... A co to? A, to my już zabijaliśmy. Tak. A no to wiedzmy na meczek, że nie masz czasu z nim nagrywać. Ej, jestem wielce wściekły, bo ktoś mi do domu wpuścił muchę, mam na wszystkich oknach siatki i ktoś musiał otworzyć okno, w którym siatki nie ma, bo przez drzwi wleciała. I teraz mi w pokoju lata mucha i hejcę, i nienawidzę, i po prostu nie mogę przeżyć tego faktu. Nie fajnie. No. Bo tu ani komarów, ani much, a jak cokolwiek wejdzie, to kot na to poluje, a to jakaś szczwana bestia jest, bo lata tak, żeby kot jej nie mógł dosięgnąć. I kota ze dwa razy z jakiejś wysokiej szafki. Ty, widzisz to, co ja? Nie przeszłam drugą stroną, ale już idę zobaczyć. Bo właśnie mam... O, skrzynka. Ale u góry. To znaczy ona jest na czymś. O, spadła. Już nie. Była na tym przy Red Crystal. No tak. Ale to było dziwne. No śmiesznie urosła. To jak z tego, magiczna fasola. Tam takie numery robili. Bum. O matko, tych zielonych cebul trzeba aż 450 ubić? A my już chyba ubiliśmy 200. Nie, tych zielonych, całkiem zielonych, to mamy... Ja mam ich 30... Nie, 78, 79 teraz. Tobie liczy jako jedną osobę? Nie, jak jesteśmy w partii, to liczy nam razem, czyli jak ten... No to patrz, tutaj będziemy mieli zaraz 100. No tak, no ale i tak... Skrzynka! Druga skrzynka! Następna! Co to jest? Beginner weapon. Czy oni dodali jakieś skrzynki tutaj, czy coś? No to wygląda, bo jest ich strasznie dużo. Ale dobrze. Dwóch na nagraniu to jeszcze nie mieliśmy. Nie, no mieliśmy ostatnio. Tak? Też by dwie? Nie wiem, tak ostatnio jak oglądałam, to w sumie zasnęłam. Znaczy nie dlatego, że było nudno. Dziękuję! Czekaj, ale... ostatnio było to, co lamiłem na temat muzyki. Przepraszam, jeszcze tak, raz. Fanus mus i 30 sekundów tu Marsów. Dalej nie sprawdziłem, jakie płyty mam na szafie u rodziców. Aż mi wstyd. Nie, dobra, nie jest mi wstyd. To jest muzyka młodych ludzi. Tak tylko powiedziałeś. Tak tylko powiedziałeś. Ale nie takich młodych. Ty wiesz, że ja wyciąłem, ile miałeś lat wtedy. Oj, dobrze. Więc się nie zdradzaj znowu. Dobra, siedzę cicho. Żeby to znaleźć na tamtym odcinku podczas montażu, to było dobra, wytnę i słucham. 40 minut, przewijam trochę do przodu, przewijam, kurde, musiało być z tyłu. Skończyło się, że nad tym, nie wiem, 40-minutowym odcinkiem siedziałem 2 godziny, bo przeskoczyłem ze 2 razy i słuchałem, wiesz, przód, tył i tak... A to co? Co? A, nie wiem, to... Nie muszę, osa na nas wiedzie teraz. Okej. Okay. Nie, to jest jakiś... Na ile pada? Aha, no tak, bo my tu jesteśmy OP. Czyżbym nie trafił, nie? O, trochę wytrzymałaś, jestem zdumiony. Skrzynka.
skrzynki, nieotwieralne skrzynki. Jak to? Tyle bogactwa. Jakie nam otworzyli? A może to jest taki... O, patrz, możemy się przeteleportować do Monster Colony. Boję się. To jest to Monster Colony. A to jest... Kończyłeś ten questa. A, spoko. Ma coś jeszcze dla nas? Nie ma, ale choćby tu no mamy spory kawałek mapy nieodkryty, to wbijemy, złapiemy jedno, złapiemy drugie, bum, lecimy dalej z główną misją. Ale tutaj to po prostu nie lamimy w ogóle, na szczęście. No, nie, nie, ludzie, my tu... W gadaniu lamimy. Tak, tu potwory są na nasz poziom, to tak, to no. Tak, na nasz poziom. Czego? Ta. Na mój poziom umysłu. Zdolności! Tak, bo my jesteśmy tacy zdolni. Czekaj, po angielsku jest takie fajne określenie, nie wiem jak to na polski przetłumaczyć. Aren't you a special snowflake? I nie wiem jak to przetłumaczyć na polski, bo teraz wiesz, jest w Stanach... jak to się nazywa? Warning trigger czy jakoś tak? Sobie wymyślili, że na przykład jak masz na uczelni, na uniwersytecie zaczynają gadać o jakimś temacie, który ci się nie podoba, to możesz powiedzieć, żeby profesor przestał. I się na przykład nie uczysz niektórych rzeczy, bo mówisz, że nie, że ci się to nie podoba. I w internecie się z tego polewają, że aren't you a special snowflake? Że nie jesteś tam, nie wiem, płatkiem śniegu specjalnym, specjalnej troski. Ale czujesz, móc powiedzieć, że jakiś temat ci się nie podoba, bo jesteś, nie wiem, wegetarianką, więc nie będziesz się uczył o budowie tak, zwierząt. Znaczy, super jak super, nie? Bo teraz to jest nagle terror, bo profesorowie mają rozwalone wszystkie wykłady, jak masz 100 gości na wykładzie i co chwilę ci ktoś wyskakuje z tekstem, że on tego nie będzie. No ale bez przesady też nie można się w tym tak kręcić, że nie można, to o czymś muszą się uczyć. A czy to nie chodzi o to, o czym się muszą, tylko ideologicznie, że na przykład ktoś uznaje, że komunizm nie był zły, więc nie wolno mówić o zbrodniach komunizmu, nie? O, na tej zasadzie to bardziej. Tego typu bzdury. To była najgłupsza teoria. Tak. Ale... jaką w życiu słyszałam. No, nie będę mówił, kto to wymyślił, bo w ogóle zaraz wjedziemy na politykę, a tego byśmy nie chcieli, ale to jest aż tak... Nie lubię polityki, bardzo nie lubię polityki. No to jest właśnie, jak polityka się miesza do edukacji w tym momencie. Dobra, ale nie wchodzimy dalej w ten temat, bo znacznie bluzga się to strasznie, bo to jest tak... Nienawidzę polityki, teraz uczę się WOS-u i akurat jest polityka. I jak słyszę, że będę musiała rozmawiać o polityce, której nienawidzę, na szczęście to są jeszcze takie lajtowe tematy, to po prostu mnie już skręca. Nie lubię tego strasznie. No. Jeszcze jak jest coś takiego jak prasówka, że w ciągu tygodnia musimy zbierać informacje tam ze świata. I w tym roku... Nie, ja to lubię, bo w zeszłym roku mogłam mieć jakiekolwiek i bardzo często... Szukałam różnych takich technologicznych i tak dalej, a teraz w ciągu tygodnia muszę mieć około 40 prasówek, bo może się coś powtórzyć, a jak się coś powtórzy, to od razu już tam nie zalicza kobieta. I właśnie 40 prasówek, z czego mogę powiedzieć dwie. I jedna musi być, co najmniej jedna musi być stricte polityczna. O matko, to za same numery Trump-Clintonowa, to po prostu ja bym tego nie przeszedł, czytania tego. Dlatego ja się zajmę polityką Hiszpanii. O, albo Genovi. O, no, też może być, w sumie może być, bo na przykład taki jeden chłopak zrobił całą politykę Rosji, przez cały rok mówił kobiecie o polityce Rosji, albo jeszcze jeden robił tylko europejską. Nie zajmował się jaką inną, tylko europejską i się uczył na przykład w ciągu miesiąca dwa razy się tam zmieniało jakieś konstytucje i tak dalej, to zawsze o tym mówił i dokładnie mówił, co się zmieniało, bo on to czytał, to te interesowało. Masakra. To tak jak ja teraz te wszystkie ustawy. Ale to dobra, nie wchodzimy dalej. Z Genovią to może być fajne, bo to jest, nie wiem czy to jest prawdziwy kraj czy nie w końcu, ta Genovia. Niby nie, ale w sumie... Znaczy, nie jest uznawany chyba.
Bo to jest to, co się w tych pamiętnikach księżniczki z Anne Hathaway, ten film, o którym Tak, ostatnio właśnie. gadaliśmy, i to było. I to jest na czymś Mogę oparte, pisać tylko... na podstawie pamiętników księżniczki. Albo pamiętników z tym, Ryanem Goslingiem, czy jak on się tam nazywa. Ten film, który wszystkie... Jest ten pamiętnik, czy... O, Jezu! Wiem, o co chodzi. Ja tego nie Obejrzałam widziałam... początek tego filmu. No. Nie był taki zły, ale jest taki strasznie romantyczny. Aż do pożytku. No ja właśnie nie... A propos twojego zwierzątka. Tak. Nie dałem rady, nie dałem rady. Nie zacząłem nawet tego oglądać, a wszystkie znajomy musisz obejrzeć najlepszy film na randkę ever! Okay. To dlatego musisz to obejrzeć? Czy one cię próbują zeswatać, czy co? Znaczy, lista osób, które próbuje mnie zeswatać, jest długa. I przerażająca. Ja muszę włączyć światło, bo to nie pomyślałam o tym, że jednak może być trochę jasno. Czekaj. Znaczy trochę ciemno. Ja powinienem sobie bardziej... Ty mucha, kurka! Bo cię przedstawię kotu. To mucha czy kurka? Au! Mucha. Znaczy taka, wiesz, wielkości kury, taka duża. Ojej. Kurza twarz, nie? Kurza I ma kurze stópki. Nie wiem, po co my to wszystko mordujemy, ale liczy się do statystyk, więc jedziemy dalej. No właśnie, będziesz miał jakieś te statystyki w ogóle za 4 statystyki. No, nie, no my tu szarżujemy ostro. No, ale tutaj są łatwe te. A jak już... Ile już mam pewnie z 200 zrobionych tych zielonych? Tych zielonych pewnie tak, tych dzików, czy co to jest, dzikożubrów. Żubry. Żubrzyków. Żubrzyków to nam już wbiło... O, czekaj, zniknęło mi i teraz nie widzę, ile mamy ich, a ile nie. 400... Co? Niemożliwe. 112 na 157 mamy, więc jest nieźle. A cebulę? Co? Cebul mamy 271. No to, a przed chwilą mieliśmy 70. No, na. Ta muzyczka z Tags Life, nie? Nie wiem, co to jest za muzyka, bo... Nie zaczęłam tego, bo nie myśliwać. Ale wiem, o co chodzi. Dokładnie. Obejrzałem w końcu ten film, jak już gadaliśmy o Anne Hathaway i Pamiętnika Księżyczki, czy ten... Oni nie wiedzą, że o tym gadaliśmy. Nie, no przed chwilą gadaliśmy o Johnowi i ten... Aha, ale wcześniej, dobra. Wcześniej rozmawialiśmy, tak, przed nagraniem, przed poprzednim nagraniem. No, nie, po poprzednim nagraniu. Po poprzednim nagraniu rozmawialiśmy o jakimś filmie, którego nie byłem w stanie obejrzeć i dokończyłem. To Get Smart, Dorwać Smarta, czy jakoś tak, właśnie też z Anne Hathaway i z jednym aktorem, którego toleruję w bardzo małych dawkach i to najlepiej w rolach drugoplanowych. I przyznam, że po obejrzeniu stwierdziłem, że całkiem fajny. Więc te. Taka komedia polewająca z Bonda. Jakby. A może chodźmy oddać ten questa. Główny? Znaczy to i tak na kolejną mapę będziemy lecieć. Dobra, to chodź, lecimy, nie mocno. Nie, bo to jest na tej samej. Tak? Patrz, widzisz na końcówce chyba. A nie, tam jest chyba przejście, to jest oznaczone przejście. Ale i tak możemy lecieć. Okay. Co tu będziemy bili? Wrócimy tutaj kiedyś wyfarmić ich do punktów. Okej, dobra, to lecę. Fru, 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 fru. One i tak mnie nie pobiją, na szczęście. Wrócisz się ze strzał w kolanie i podbitym okiem, nie? Mamo, zielona cebula mnie stłukła. Jak codziennie rano. Okej, nie pytam, nie wnikam. Nie, teraz. Raz, tak? Znaczy, raz się zdarzyło, wiesz, nie, a tak serio, co dzisiaj. Dzisiaj mam trochę podkrążone oczy. Wy tego nie widzicie, bo mam tutaj makijażu, ale mam. Coś tu płynęło. Co to było? Ale to tylko z powodu mojego kota. Ja się denerwuję o niego. A co z kotem jest? Aha, bo tobie nie mówiłam. Bo mój kot jest chory trochę i dzisiaj przy całą noc wymiotował. Przecież ja przy tym nie byłam, ale moja mama była. I może mieć jakieś problemy, dostał pełno zastrzyków od weterynarza i ma tutaj łapkę, to ma tak wygolone. Ty tego nie widzisz, ale na komórce będzie. Źle skręciłem, nie idź za mną, idź dalej w dół. Ale to słabo. Znaczy... No, jeszcze nie wiadomo, co z nim jest, trzeba codziennie z nim jeździć na zastrzyki, bo to jest taki słaby, że...
Ja rozumiem, chociaż nie do końca. Czekaj, bo sam siebie słyszę. Moment, coś jest ten. Lepiej? Mówię coś? Tak, jest idealnie, ale nie teraz. Ja nie do końca rozumiem, ale rozumiem, bo jak moją kotę coś ugryzło w łapkę, to schudłem 10 kilo, a jak tylko zauważyłem, to pobiegłem do weta, więc wiesz. No. Yeah. Nie, mój kot miał duże problemy. W sensie kiedyś sobie ukuł na przykład gałkę oczną tym, jak to się nazywało, choinką albo takie rzeczy, ale nigdy się coś takiego nie stało, że kot po prostu wymiotuje całą noc i pół dnia. Ojej. Ale to... Co? Jutro ja zjadę do weta i się boję, bo nigdy nie byłam sama. Smutek. Moja tylko raz numer na samym początku, zresztą pierwszy raz do weta z nią wtedy poszedłem, to przy okazji zastrzyki dostała i ten, nie? Ale poszła do babci do pokoju powąchać kaktusa i się nadziała pierścikiem na kaktusa. Bo babcia zdjęła kaktusa ze swojej, nie wiem, półki parapetu, czy gdzie on tam stał i postawiła go sobie na środku stolika, bo akurat miał zakwitnąć, więc chciała na to patrzeć i w ogóle i ten. I zapomniała go odstawić i sobie poszła. A kot wszedł do pokoju. O, kaktus był, chciał powąchać, co to jest. Później sobie zdrapała futerko z policzka, a ja ją zauważyłem, że coś jest nie tak, jak już miała wydrapaną ranę przez cały policzek. No to w panice poleciałem do weta. Nie? I się okazało, że w sumie nic. Została tam jakiś maść z antybiotykiem i antybakteryjną i antyseptyczną, czy jakoś tak dalej na mordkę i po dwóch dniach już było ładne, a po... Nie, tygodniu już miała z powrotem futerko, jakieś takie krótkie, śmieszne z jednej strony, ale miała. To już przez... No właśnie też czekam, aż koty urośnie. To już na drugi, tak? Tak. Czekaj. Tak. Druida dodali? Czy druid był zawsze? Nie widziałem druida wcześniej. Jakiego druida? O co chodzi? No podczas ładowania na ekranie miałem teraz, że druid coś tam. A nie kojarzę klasy druid. Tej grze. Nie wiem. Ale ogólnie ty masz krótko dosyć kotę, a ja mam już mojego kota prawie 6 lat, więc to już tak jest długo. Inny rodzaj paniki. No nie, no moja o, 6. Ma. 6 miesięcy góra ma, jeszcze nie ma. No mój kot ja ma 6,5 roku. A, tu kwestia. Chyba 5, no tak, 6,5. Teraz będzie 6,5. To już całkiem ten. Jak się nazywał ten kot z pamiętników księżniczki? Gruby Louis, tak? Tak, Fat Louis. Nie wiem, ja oglądałam w angielskiej wersji. A ja też, to znaczy napisy polskie były. No ja w sumie też, ale tak to też oglądałam od całej angielskiej wersji. I co jeszcze? No już kończyliśmy. Któregoś. Jeszcze jakiś jeden jest? To chodź, oba ubijemy. Chciałam powiedzieć. Co zapomniałam? A, mój kot jak był początek tego, jak go miałam, to... co? To przez cały czas coś broił i tak dalej, bardzo dużo biegał i był bardzo chudy. Teraz nie jest. I właśnie kiedyś miałam na parapetę. Z tamtej strony jest parapet. Nie wiem, z której strony będzie kamerka, ale... parapet i kiedyś na parapecie miałam kaktusa, bo to był jedyny kwiat, jakim byłam w stanie przeżyć. Jaki był w stanie przeżyć u mnie w pokoju. Oczywiście kaktus sobie leżał, a co moja... ja sobie siedzę normalnie, robię coś tam lekcje albo coś, byłam mała bardzo. I mój kot dostał takiej głupawki strasznej i przez cały czas biegał i w pewnym momencie biegł na ten parapet i wskoczył na tego kaktusa i go zwalił, po prostu uciekł z takim piskiem i jeszcze na mnie prychnął, to było chyba po raz pierwszy i ostatni jak na mnie prychnął. Nie, to rozumiem, bo jak kotę coś w łapkę ugryzło, ja ją niosłem na rękach, to na pierwszy raz się na mnie zamachnęła, wiecie, jak koty tak
próbują kogoś klepnąć, to tak podnoszą łapkę i takie jak do zapakowania do kosza, takie przygotowanie jest takie dup. I ona próbowała to zrobić, ale się powstrzymała, bo jest pacyfistką, ale też nigdy wcześniej, nigdy później mnie nie atakowała, więc to było takie okej, coś jest nie tak. A potem 2 godziny później jedna łapka 2 razy większa niż druga, tak? Okej, to ta łapka jest. Aha, czyli chciałem pokazać, że coś jest nie tak, ale no, dobra. Mi się skończyło miejsce na tym, na aparacie? Robimy cięcie? Karczy, czy lecimy do końca? Tak, może zejdą mi te FPS-y, trochę podejdą, dobra. Bo po prostu jest masakra. To szybkie cięcie. I jesteśmy z powrotem, tak. Nie, zostawiłem gaz pod kaszą, myślałem, że skręciłem do zera, a nie. Jakoś ten. Coś miałem powiedzieć? Oddałaś nagrody pani Orwen tutaj? Si. Si. Okej, okay, no to mkniemy dalej. Ja wiem, z której strony mamy coś tam. Lewo do góry. Ladzę ci dalej. Niesamowicie. Tych łudenów to my mamy wybić prawie 300, 292. Zło. Ile? 292 łudenów musimy wybić tych. Co? To jest jakiś kawałek mapy taki? Ale nic tu nie ma, okej. Okay. Możesz lecieć na górę. Ła, jakiego masz laga. Aż też. Ła! Okej, brawa dla Mai w tym momencie za to, że to było straszne, 2 FPS-y. Bo tak jest zawsze. Już się przyzwyczaiłam. To jest poświęcenie. Jestem dumny. Jakbym miał coś brązowego między zębami, to wbrew pozorom są ciasteczka czekoladowe. Wyszedłem podjadać. Ja mam metal między zębami i nie narzekam. Też nie, ja nie narzekam, ja się chwalę, że żarłem ciasteczka czekoladowe, no ale dobra. Skoro wolisz metal... Nic. Nie, dzisiaj mnie strasznie bolały zęby, więc wcale nie wola metalu. Znaczy, metal jako muzykę lubię, ale jako to nie. Agent Notres. Notres Dame. To był suchar. Miał nawiązać do Notesu i do Notre Dame, ale nie wyszło. Prawie. Prawie. Almost. Byłeś blisko. Tak. Ludzkość nie czuje się wzbogacona jednak. Nie było źle. Nie, to ostatnio jak sypałem sucharami, jak mi się skończyły pomysły, to powiedziałem, mogę tak długo. I wszyscy, nie, starczy. Nie, było takie, I'm awesome. Zanudziłem, zamordowałem ich sucharami. To skill. Gdzie? Aha, to jest też dobra. Mamy się dostać. Aha, tu mamy po lewej 3, a potem po prawej u góry. To te po lewej chyba najpierw, nie? Nie wiem, gdzie mamy iść. Tu po schodach na dół? Nagi jakoś nie chcą współpracować. To wygląda strasznie. Jakbyś miała, nie wiem, lagaczkę albo coś. Dobrze, że nie padacz. O. Jezu, dzisiaj mój poziom żartów jest niesamowity. Nie, to oglądałem ostatnio takiego gościa, Mundane Matt się nazywa? I koleś miał kilka takich żartów, że po prostu to było tak straszne. Ktoś ma problem, że jak jest w stresującej sytuacji, to zaczyna żartować, żeby rozładować napięcie. Odruchowo to robi. I coś tam opowiadał o dzieciaku, którego ojciec zasztyletował, dlatego że się nie chce uczyć w Japonii, nie? I w Ameryce jest określenie baby boomers, czy jakoś tak? Że to są dzieci z pokolenia pierwszego po wojnie. Że jest wyż demograficzny, ona nasza. Jakby ten. I tekst był tak. Tak. Tekst był, że jak będzie baby boomers po ten w Japonii? Nuclear family? No, atomic.
Nic nie zrozumiałam, bo się chciało. Że jak będzie w Japonii Baby Boomers, będzie albo Nuclear Family, a później stwierdzi, że nie Atomic. Wiesz, Hiroshima, Nagasaki. To był... Suchar. Boże. Tak, to był tak zły żart. Suchar miesiąca. No, ale jak ja to usłyszałem i wiesz, opowiada zasztyletowanym tym, tak smutna historia, słuchasz i w sumie to jest takie i nagle wyskakuje z nuklearną rodzinką, bo Nagasaki. I tak, what the heck? Niesamowite. To było ciężkie. Ale u niego, jak ja to opowiadałem, to trudno było, bo to tak wyszło u niego naturalnie, a u mnie to tak nie. Nie. Dobra, co my tu jeszcze mamy zrobić? Tu mamy przejść od odkryć kawałek mapy. Ty się już tepnęłaś, tak? No, po co mam się tam kręcić? Okej, to ja tylko... Aha, potem trzeba odkryć mapę, tak? Znaczy, to nie musisz. Potem, jak wszystko pogarniamy, to cię przeprowadzimy kawałek za kawałkiem po każdej mapie. O. Przeprowadzimy, czyli z Nemeczkiem, tak? No pewnie tak, bo w pewnym momencie uda nam się zmusić Nemeczka do współpracy. Czy ja pobiegłem do złego gościa od questów? Uda nam się. Co, Nemeczka zmusić do współpracy? No na pewno. Tak. Czekaj, gdzie ty jesteś? A, tam do góry już powiem. Ale Nemeczek to obejrzy, bo to jest moja twarz, więc... A tak, to Nemeczek. Pozdrawiamy cię ciepło, Nemeczku. Znaczy nie, Nemeczek z nami z chęcią będzie grał, tylko nie chce się ładować na nagrania. No właśnie. No ja nie wiem czemu. Może dlatego, że... Ja też nie wiem. Może dlatego, że rzucamy słabymi sucharami. O, no. Na pewno. To znaczy, wiesz, gdybym miał wybór, to też bym z nami nie chciał grać. Znaczy ze sobą, ale... Nie wiem, ja nie mam takiej opcji. Dzięki. Chlebiasz mi. Proszę. Proszę, to usług. A, cebula mnie bije. Gratulacje. Jeszcze jesteśmy tacy super, że nas cebulę biją, po prostu. No, normalnie, czekaj. Jeszcze kilka takich żartów i ten, i w metro nas napiszą. U was też dają metro, czy nie? Fajnie. Co to jest? Znaczy, nie wiem, bo nie kojarzę tego. A metro to jest taka darmowa gazetka, którą we Wrocławiu rozdają na ulicy. Która ma poziom... A, bardzo możliwe, że to jest we Wrocławiu. Tak, która ma poziom poniżej gruntu, chyba tylko dlatego się nazywa metro. Zarówno artykuły, jak i dobór tematów jest. Pozdrawiam wszystkich, którzy tam piszą, zresztą znam jedną osobę. I mamy zbliżone zdanie na temat podbrukowego brukowca. Może zostawmy ten temat w spokoju. A, dobrze, ratujesz mnie. Rozumiem, ja wiem. Też bym siebie ratowała, nie martw się. No. O, bo będę ci wysyłał ten. Będę brał na ulicy i będę ci wysyłał, żebyś mogła mieć prasówki. Będę robił zdjęcia i będę ci wysyłał ten. Tak, dziękuję. Już dostałam laga w podzięce. O, widzisz. Radości nigdy zbyt wiele. Czekaj, tak walnę tego pniaka, że mu kora odpadnie. To było super. To było złe. Straszne. No! Zaniżam poziom ostatnio. Masakra. Wiesz co, tak to dobra. Tak się zastanawiam, jaki jest wiek osób, które to oglądają. To? I z naszymi sucharami to chyba podstawówka. Pozdrawiam wszystkich. Z podstawówki, okej. Okay. Sorry, Nemeczek. Nie powiem, ile Nemeczek ma lat. Bo nie wiem. No ty nie! Nie, wkopałam się! Tak bardzo! Chyba dzisiaj jest dzień w kopalni obrażania. Nie. Nasze suchary są na poziomie po prostu. Tak, na poziomie. Czekaj. Tylko, że takie inteligentniejsze. Zaktualizuję. Choć walnę ten pieniek tak, że wysypią mu się wszystkie korniki. Wow, jest to lepiej. Było niezłe, ale mu pojechałeś. Dobra, mogę tak długo czekać, co jeszcze mają drzewa? Nie. Bursztynek. Nie, to jest... Ale to na plaży było. Ale z drzewa, bo bursztynki są z tego, z żywicy, tak? Nie.
Ale już chyba niedużo młodych osób zna tą piosenkę. Ty, bo na studiach jak byłem... Nie, to w sumie było jak studiowałem film. Co ja 2 lata. To nie, bo szkoła nie dostała uprawnień na licencjat, więc mi się edukacja przedwcześnie skończyła, bo nie mogłem robić tej, na tej uczelni licencjatu. Czujesz? Dobre. To było piękne. Już takie nagle znajdujecie. What? O, trzecia skrzynka na tej planszy. Co to w ogóle jest grane? Nie wiem, gdzie jesteś. A, tu. Tutaj. Gdzie jesteś? Nie widzę cię. Idę. Powoli. O, jak mieliśmy WF-y, to tam był taki stary kaseciak na WF-ach. Można było sobie coś puścić. Relatywnie głośno, nawet całkiem niezłe głośniki to bardziej miało. Taki Ghetto Blaster, czy jak to się nazywa? Takie coś, co na starych filmach nosili na ramieniu. 2 głośniki po bokach, po środku kaseciak i kilka przycisków. Nie wiem. Z mojej miny zobaczysz wszystko. Patrzysz na takie coś, czy... Nie. Patrzę w kamerę i takie... Okay. Ale, do mnie mówi. Taka jakby wieża jednoczęściowa. Na kasety. Tak. No to takie bardzo stare coś było w sali od WF-u. I przynosiliśmy swoje kasety. Na początku, wiesz, przynosili jakieś hip-hopy, mój metal i tam rock oczywiście nie przeszedł za bardzo, bo grupa była taka bardzo hip, a wtedy hip-hop był na topie. I inne rapsy. W ogóle jak się dowiedziałem, że rap to jest skrót od rhyme and poetry, to mnie to... Co? Tak! To był... To zniszczyło mu światopogląd w ogóle na wszystko. Nie. Tak. Nie. Tak. Ja zawsze myślałem, że hip-hop to jest ten, a rap to jest taki trochę ostrzejszy hip-hop. No, tak w głowie mam zakodowane, że rap to jest taki troszkę bardziej skupiony na tym takim śpiewaniu, na rapowaniu, a hip-hop jest taki bardziej lightowy na muzyce. O, większe skupienie. I takie miałem w głowie, nie wiem, błędne bardzo rozeznanie. Ale... Rhyme and poetry. Tak. Serio. W sensie są tacy raperzy, którzy są okej i naprawdę robią takie okej piosenki, no ale... Właśnie. Poetry. Właśnie. Poetry. Nie, dobra. Musisz sprawdzić, bo może... Nie, rhyme and prose raczej nie. Tam jest rym, więc... No ale dobra. Tak czy siak... skończyło się na tym, że przynosiliśmy muzykę w stylu fasolki i do tego się najlepiej grało w siatkówkę. Grupa oczywiście była złożona praktycznie z samych dziewczyn, tam nie wiem, 3 gości, z których wszyscy to była magii, labiegi, nie, lemingi. I ty też grałeś, tak? No ja byłem jednym z tych gorszych. A co? Nie, bo mieliśmy w grupie, teraz mam nadzieję, że żadna nie ogląda, ale takie kobietony, że daj spokój, na łapy w życiu bym nie wygrał. I ten. No i grać... Raczej nikt nie ogląda. Dziękuję. Cię... Nie, ja tu spadam pisać. Nikt twoich znajomych takich. A nie, to prawda, nikt z moich znajomych nie ogląda. Może dlatego, że nie mam znajomych. Wciągnąłem smarka i zmężniałem nagle. Tak. Słuchaj, rysuję sobie dzisiaj, tak bardzo. Powinienem zacząć przed tym piśmie, miałbym wytłumaczenie dlaczego. Ja się napiję. Ty nie możesz! Mhm. I najlepsze jest to, że ja piję Melisę. Zrobiłam kryptoreklamę, ale nie było widać tak bardzo. Ten film nie był sponsorowany. Czego reklamę? Krypto? O, czekaj. Skrzynka. Tak. Gdzie jestem? Pod drzewem. Ledwo ją widać tutaj, z tyłu. Dla mnie tam jeszcze idziesz pod drzewo. A. Tu jestem pod drzewem i poskakuję. Tam trochę wyżej, tak. Nie wiem, teraz ci jakiś galęź będzie zasłaniał. A! Na szczęście te drzewa znikają. No. Nie, u mnie się robią takie... Te najwyższe nie znikają akurat. Nie wiem czemu. Mi zbudziło się znowu. I o czym to ja... Aha, i puszczaliśmy na tych WF-ach fasolki.
Nie wiem, czy to też były fasolki, ale a ja kocham moją mamę. Tego typu, wiesz, przeboje i do tego się grało w siatę. To jest Majka Jeżowska. Okej, okay, oto to. No to mówię, że to nie byłem pewny, czy to fasolki, bo fasolki to były jest na bank. Moje dzieciństwo. Ja tak trochę lekko to pamiętam. Bardziej Puszek, Okruszek. Bo to jest 99, któryś taki, mniej więcej. Ej, no byłem z klasą na koncercie! Majki Jeżowskiej? No, twoja idolka dzieciństwa. Mam gdzieś pocztówkę z jej zdjęciem i z podpisem, który wydaje mi się, że to nie jest jej prawdziwy podpis. Ale whatever. Kosztowało mnie to całe chyba 18 zł, jak na tamte czasy. Więc... Wow, no, bogactwo. Tak, wszyscy kupowali, ja wtedy nie wiedziałem, co to jest, potem też nie. Ale to ciekawe, co się z tymi ludźmi dzieje. Ona coś jeszcze robi w show biznesie? Mniej lub bardziej? Ona jest taka dosyć swoich lat, moim zdaniem. No to... Aczkolwiek, kto wie. Na pewno, ale wiesz, to w show biznesie jakby nie ma miejsca na emeryturę. Możesz dożywotnie jechać. Zresztą w polskim show biznesie nie ma miejsca na emeryturę. Głównie dlatego, że wszystkie zlecenia dla artystów są nieobjęte świadczeniami emerytalnymi i artyści zapierniczają za, jeżeli są zdani, za sensowny hajs, ale do usranej, bo nie przysługuje im praktycznie nic z emerytury za to, co nie robią przez te wszystkie lata. To tak możesz z politycznych rzeczy tam rzucić kiedyś, że te, no. Przeczytałaś gdzieś, nie wiem. No ale też bycie aktorem jest miłą kuchą. No, to ci zależy, wiesz, jak jesteś jakimś tam, nie wiem, no tak. Szturem czy coś. No wiesz, ja bym w takiej szkole nie chciała grać do końca życia. No, nie wiem, co to jest szkoła. Aha, to jest ten serial, co Balin z kiną ogląda, to znaczy kina z Balinem. Tak? Dobrze mówię? Ale możliwe, nie wiem. Tam jest ale bardzo jakaś, możliwe. Czekaj, jakaś... Tak, nauczycielka, w której się... Tak. Nauczycielkę. Mhm. Nie powiemy tak. Nic więcej, bo ona może to ogląda. Chociaż ona jedna! Nauczycielka czy kina? Nie, nauczycielka. Nie powiemy, w której się kina i co się ten... Ale ona mówiła. A tak, tak. Kina w ogóle ma chyba od niej pozdrowienia na Snapie, czy na Łotce. Wiem, że... Jakiś koleś, którego i ja znam, i kina zna, i ja nie wiem skąd ja go znam, ale pozdrawiam ciepło. Znaczy ja go mam znajomych na Facebooku, nie wiem skąd. I załatwił, i on gdzieś tam w tej szkole albo gra, albo coś tam robił. Jest aktorem chyba, z tego co kojarzę, tak. Patrząc po zdjęciach tego, co wrzuca na Facebook i ten. I wydaje mi się, że on może w tej szkole grać, bo dla kiny załatwiał tam pozdrowienia od tej babki, tej aktorki. Well, możliwe, nie wiem, ja się nie znam, naprawdę jestem do tyłu z internetem strasznie, jeżeli chodzi o wszystkich youtuberów to i tak dalej. To roku temu było, jak nie więcej, więc ten, jakiś czas temu. Tym bardziej. No. Ale taka akcja, słyszeliście jaka plota sprzed pół roku? Wow. Że ja znam gościa, którego nie wiem skąd znam, nie wiem kto to jest, ale mam go na Facebooku, który załatwiał kinie. To brzmi jak historia mojego życia. Ja znam gościa, z którego w sumie nie wiem skąd znam, ale mam go na Facebooku. To jestem ja. Oglądałaś Antmana? Tak samo po mojej szkoły. Nie. Mrówkę? Człowiek Mrówka, Antman. To jest jeden z tych bohaterów, którzy... Marvel? Tak, Marvel. Marvel. A to się nie dziwię, że taka super nazwa. Nie, no z tego zawsze wszyscy polewają, tam nawet w filmie jest. I będziesz nazywał się Antman. Rozumiem, że jest za późno, żeby zmienić nazwę. Wszystkie inne dobre były już zarezerwowane, tak? Nie, chodzi o to, że ma... Moment. Nie, dobrze, już myślałem... prawie zało, myślałem, że mi nagrywanie wywaliło, a nie zauważyłem kiedy. O czym to ja? No nie, bo koleś ma taką zdolność, że zmniejsza się do wielkości mrówki, nie? I ten... A, wiem. Bardzo fajna reklama. Całkiem fajny film. Musiałem go oglądać na 2 czy 3 razy, bo na początku nie mogłem się zdzierżyć. A potem, potem znajomi jednak wepchnęli mi to DVD w gardło i stwierdziłem, że jeden z fajniejszych filmów Marvela, jaki widziałem. Całkiem niezły. Taki... Deadpool jest super. Deadpool. Szkoda, że nie związany z uniwersum Marvela, ale ponoć toczą się rozmowy, żeby połączyć oboje uniwersum. Deadpool był ekstra, Deadpool mi się bardzo podobał. No, czad był. Oprócz tego, że Suicide Squad ukradł motyw z jednorożcą, bo ten motyw z jednorożcą był nieszczęsny, ale... Ogólnie właśnie mi wywaliło znowu nagrywanie. Ekstra!
Jak chcesz, to możemy kończyć, już będziemy mieli ten. To znaczy, że nagrywamy już około godzinę. No, powinniśmy gdzieś tak mieć 40 minut lekką ręką licząc. No jest około 40 minut. No, no to okej, okay. Co? Kończymy odcinek, tak? Gdzie jesteś? Czekaj, biję drewniaka na twoją głowę. O, chyba na twoją głowę, czekaj. Biegnę w twoją stronę, okej! Okay. Nie, uciekajmy! Cebul cię goni! Uciekajmy, aha, fajnie, dzwonią do mnie. Trudno, nie obchodzi mnie to. Zakończmy na tej, na moście. Na moście, okej. Okay. Hanka Mostowiak, sorry, kartony. Samobójcza. Tak. Tak dużo złych sucharów z tego, z polskiej popkultury, że... Turczynowa, tak się nazywała ta od Kiny. Turczynowa, yes, awesome. Masz, jeszcze masz tę pamięć, jeszcze nie te stare lata. Dobra, to ja ci dziękuję za to, że byłaś. Ja tobie też. I wam dziękuję za to, że wytrzymaliście ten odcinek. Z tymi wszystkimi sucharami. A teraz walę głową tak bardzo w blat, że aż bardzo korniki się posypią. Dziękuję bardzo za uwagę, dziękuję, że byłeś i hej! Cześć! Aż mi spadł mikrofon, to już tego nie ma nagrane. Dammit! Trzeba było prosić o ten. To ostatnio jak byłem na imprezie, to znajomi za oknem mają takie stare drzewo, które stwierdzili, że tam ma iść do wycinki, ale się konserwator nie zgadza, a jest tak przeżarte robalami, że się drzewo bez wiatru chwieje, a jak są jakieś burze, to puka im do okien, a oni mieszkają na ostatnim piętrze. I wiesz, jak się to drzewo będzie przewracało, to zgarnie im dach i wbije im do pokoju i wtedy będzie: kochanie, mamy kleszcze. I to był mój suchar. I nie wiem, dlaczego to wszystkich bawiło strasznie. Moim zdaniem to był słaby suchar, ale tak. Okej, to ja będę ten suchar powtarzał teraz wszędzie, bo ich bawi. I no do widzenia, zabiję drzewa! I nie zabiłem. Ty przeżyły to! Spokojnie! Okej, okay, wyszły. Spokojnie! Już wyszły. Już mogę wyłączać nagrywanie. Już. Spokojnie.